Ubiegły rok był rokiem dynamicznym. Wiele się działo, także w naszej firmie. Firma mocno rośnie, pozyskujemy nowe duże rzeczy, duże kontrakty. Też skończyliśmy kilka inwestycji kluczowych dla regionu, ale także kluczowych dla firmy, jak na przykład lotnisko w Gdańsku czy terminal pasażerski w porcie Gdynia. Dużo się dzieje w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, głównie portowych, środowiskowych, mówię to o hydrotechnice śródlądowej. Co do Doraco, plany są ambitne. W tym roku zanotujemy bardzo duży wzrost, podobnie przyszły rok. No, myślę, że dzisiaj procentuje strategia, którą zaczęliśmy realizować parę lat temu. Z firmy gdańskiej zostaliśmy firmą ogólnopolską. Mamy swoje oddziały w Warszawie, we Wrocławiu, w Szczecinie. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że najszybciej rozwija nam się oddział warszawski i szczeciński. Myślę, że jest to związane z rynkiem, z koniunkturą, jaką dzisiaj możemy obserwować. Ale przyznam, że był to rok pełen wyzwań. Dla mnie największym osiągnięciem ubiegłego roku to jest zespół, który jest ambitny, który cały czas się rozwija, na który stawiam. Przyznam, że tak naprawdę w firmie naszej branży podstawą są ludzie i to się nie zmienia od lat. I tak też myślę będzie teraz. Oczywiście są inne projekty, które robimy, projekty podnoszenia efektywności, cyfryzacja, ale myślę, że nie jest to nic wyjątkowego. Dołączamy do tego współpracę z naszymi lokalnymi partnerami. Chcemy być firmą, która od lat taką politykę wyznajemy, która to, co wypracowuje, oddaje także innym. I myślę, że kolejne lata pokażą, że Doraco jest taką firmą, która potrafi rozwijać się w porozumieniu z pracownikami, w porozumieniu z naszymi kontrahentami, ale także z lokalnymi partnerami, lokalną społecznością. Bo to się, myślę, bardzo, bardzo zmieniło. Patrząc na biznes, jaki dzisiaj prowadzimy, wiemy, że nie możemy zamykać się tylko na cyfrach.